Sławek Włodkowski, jeden z pastorów w kościele Echo w Gdańsku. Od wielu lat jest zaangażowany w tworzenie kościoła ewangelicznego w Polsce, a także w pracę z młodzieżą i studentami. Kiedyś prowadził bar w Sopocie, pracował w marketingu, a teraz jest jednym z liderów w kościele. Oprócz tego ogromny pasjonat kina, futbolu i mąż Weroniki. Olek, dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do programu Nawróceni i dziękuję Ci, że możemy się dzisiaj tutaj widzieć. Ja również na maksa się cieszę, Paulina, że możemy się widzieć. No to zacznijmy od początku Twojej historii, bo mam wrażenie, że jest trochę nieoczywista. A przynajmniej nieoczywista? Ścieżka Twojej kariery jest nieoczywista, w tej Bożej kariery, więc opowiedz w takim razie, jak to się stało, że jesteś osobą wierzącą. Wychowywałem się w domu, w którym zawsze wiara była bardzo ważna, bardzo kluczowa. I jestem ogromnie wdzięczny moim rodzicom, których ogromnie pozdrawiam przy każdej okazji, którzy byli dla mnie niezwykłym przykładem miłości. Przede wszystkim między sobą, ale też miłości Boga. Wychowywali mnie w takim środowisku, które był zawsze wskazywał na to, że Bóg jest pełen miłości, Bóg jest pełen łaski, On chce mieć ze mną relację, że jest osobowy. I też byliśmy w środowisku kościelnym, zawsze byliśmy gdzieś zaangażowani, moi rodzice grali, koncertowali, jeździli po Europie, robili różne rzeczy. Ale zawsze zastanawiało mnie to, kiedy byłem w środowisku moich przyjaciół, czy w szkolnym środowisku, jak często obraz Boga był bardzo zniekształcony w porównaniu do tego, jaki ja miałem obraz, że Bóg jest miłością, Bóg chce mieć ze mną relację. I to było abstrakcyjne dla ludzi. W dodatku też jestem z kościoła ewangelicznego, więc to też było zaskoczenie duże, że jestem z jakiegoś innego kościoła, więc ten obraz Boga wydawał mi się nieco niezrozumiały. Ale za to jestem dozgonnie wdzięczny moim rodzicom, że dawali mi zawsze mega przykład tego, jak mieć też z nimi relację. No a czy to nie było właśnie problemem w kontaktach z twoimi rówieśnikami wtedy? Nieraz tak. Myślę, że teraz jest to zupełnie inaczej, ale załóżmy kilkanaście lat temu jednak wiara ewangeliczna była dość egzotyczna dla... Myślę, że nadal dla niektórych jest. Myślę, że tak. Ale też mamy coraz większe zrozumienie, myślę też, tego, co się dzieje wokół nas. Ale tak, to było zaskakujące, kiedy właśnie w czasie religii siedziałem w bibliotece i nasza bibliotekarka patrzyła na mnie z podejrzliwością, że co, czemu nie jesteś na religii, co się dzieje. Ale za to zupełnie inaczej było w liceum, kiedy miałem świetną relację z naszym księdzem i wspólnie modliliśmy się. Zachęcał mnie, żebym czasami nawet głosił, mówił jakieś rzeczy podczas zajęć. Mam nadzieję, że go nie wkopię teraz, ale To było mega. Ale tak, było duże niezrozumienie większość takiego czasu dzieciństwa. To czym się w takim razie charakteryzuje ta wiara ewangeliczna? Wiara ewangeliczna charakteryzuje się bardzo dużym naciskiem na to, że przede wszystkim zbawienie jest z łaski, że relacja z Bogiem jest dostępna dla każdego z nas i to, co Jezus zrobił dla nas, czyli oddał swoje życie i możemy żyć w wolności od grzechów, w wolności od wstydu i w bliskości z Nim. I myślę, że jest to w ogóle sens chrześcijaństwa i to, co Jezus tak naprawdę nam pokazywał swoim przykładem. Przed programem powiedziałeś mi, że bardzo ważne jest to, aby w tym wzrastaniu w wierze znaleźć sobie taką przestrzeń i też ludzi dookoła nas, żebyśmy właśnie mogli tę wiarę pogłębiać. Czy udało Ci się to w takim razie w tym młodym też życiu gdzieś tam znaleźć? To jest mega kluczowe, kim się otaczamy. I tak jak już wspomniałem o moich rodzicach, to było wyjątkowe, że oni dawali mi przykład, ale oczywiście każdy z nas w swojej drodze, kiedy nasz światopogląd się kształtuje, kiedy dojrzewamy, kiedy musimy sami wybierać już, okej, czy to jest po prostu wiara moich rodziców i ja zostałem w tej tradycji wychowany, dlatego za tym podążam, czy to jest moje własne doświadczenie? I każdy z nas musi pewnie sobie zadać to pytanie i gdzieś w pewnym momencie skonfrontować się z tym, w co naprawdę wierzymy. I mi ogromnie pomogło to, kto był wokół mnie, że miałem przyjaciół, którzy widzieli we mnie potencjał, którzy chętnie pokazywali mi, że chrześcijaństwo jest atrakcyjne, że jest ciekawe, że nie jest wcale nudne, że nie jest czymś, co gdzieś cię ogranicza, ale wręcz odwrotnie, jest czymś, co powoduje, że twoje życie jest bogatsze, może być jeszcze bardziej urozmaicone. To jest mega kluczowe, zwłaszcza w tym wzroście. Jeśli chcemy robić coś więcej, może coś szerzej, służyć Bogu, to ludzie wokół ciebie są kluczowi. I jest to znane, myślę, że jesteśmy gdzieś wypadkową ludzi, którymi się otaczamy, więc jak patrzymy na kogoś i on nas inspiruje i chcemy mieć życie takie jak ktoś wokół nas,
to jest naturalne, że wybieramy osoby, na których chcemy się wzorować w jakiś sposób. Ale wszyscy przychodziliśmy przez młodość. Dla jednych był to taki etap trudny, dla innych łatwiejszy. Jak w takim razie osobie takiej jak ty, czyli takiej pełnej wiary, takiej pięknej właśnie wiary, chęci tego wzrastania, można było przejść? Bo wydaje się, że to takie jednak w dalszym ciągu jest mało atrakcyjne z perspektywy kogoś, kto może nie do końca wierzy albo poszukuje. Często nam się droga z Bogiem kojarzy z ograniczeniami, z tym, że Bóg patrzy na nas i czeka na nasze potknięcie i oczy. I będzie karać. Tak, i będzie karać. Czy przypadkiem nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego. Tak klasyfikujemy nasze czyny tym, czy Bóg jest z nas zadowolony, czy nie. I oczywiście ja chcę sprawiać radość Bogu moim życiem i tym, co robię, ale On jest kochającym Ojcem. On przede wszystkim patrzy na nas i nawet jeśli popełniamy błąd, nawet jeśli się potkniemy, nawet jeśli wybieramy rzeczy, które nie do końca są w tym momencie dla naszego życia wartościowe czy dobre, On nas nie skreśla, On nas nie wyklucza. I myślę, że dla młodych ludzi to jest kluczowe, żeby zrozumieć, że Bóg nie chce, żebyśmy żyli we wstydzie. Nie chce, żebyśmy żyli w takim przekonaniu, że okej, albo wybieram pewne życie z Bogiem i muszę usunąć mnóstwo innych ze swojego życia, albo może mogę wybrać jednak życie z Bogiem mimo upadków, mimo potknięć, ale On nadal w tym jest. On mnie nie wyklucza. On chce mojego życia, żeby wzrastało, żeby było lepsze, żeby było bardziej wartościowe. On też daje nam pewne zasady, żebyśmy po prostu w pewne rzeczy nie wchodzili, które nie są dla nas właściwe. Ale myślę, że często młodzi ludzie wykluczają Boga ze swojego życia, bo myślą, że On tylko czeka, aby nam pogrozić palcem. I nie tylko chodzi o Boga, ale chodzi też o środowisko Kościoła, że często myślimy, że jesteśmy oceniani, że jesteśmy sprawdzani, jesteśmy na celowniku. Myślę, że wcale nie musi tak być i w większości tak nie jest, że jednak przede wszystkim Bóg nas zachęca do tego, abyśmy żyli pełnią życia, byli blisko Niego i właśnie nie próbowali sami wszystkiego, ale żebyśmy mogli polegać na Nim. No i Ty wybrałeś tę drogę z Bogiem. Z pewnością, chociaż ta droga jest czasem wyboista. I to, że służę dzisiaj Bogu i mogę też wręcz pełnoetatowo służyć Bogu, to nie znaczy, że nie mam słabości, to nie znaczy, że nie upadam, to nie znaczy, że nie ma grzechu w moim życiu. Oczywiście staram się żyć jak najlepiej, a to jest kluczowe chyba w zrozumieniu, że sam nie dam rady. Właśnie w tym potrzebuję Zbawiciela, w tym potrzebuję pomocy. To w takim razie powiedzmy tę historię, jak zostałeś pastorem. Tak, nie jestem jeszcze pastorem kościoła, jestem jednym z liderów w kościele Echo w Gdańsku. Tak naprawdę wydarzyło się to może w prosty, może dla niektórych bardziej skomplikowany sposób, ale wierzymy jako Kościół w coś takiego jak służebne przywództwo. Czyli, że pastor, czy lider wspólnoty przede wszystkim ma służyć ludziom. I to jest gdzieś nasze powołanie. To staraliśmy się robić w naszym Kościele. Służyć ludziom, brać na siebie odpowiedzialność i z czasem po prostu ta odpowiedzialność się zwiększała, co nie sprawia, że kiedy stajesz się liderem, czy stajesz się pastorem, jest to pozycja, która wreszcie dotarłem gdzieś do jakiegoś miejsca, tylko przede wszystkim okej, chcę wziąć większą odpowiedzialność za ludzi, bo chcę im pomóc, chcę w nich inwestować, chcę budować Kościół. To jest taka krótka historia, że gdzieś otworzyliśmy naszą wspólnotę 5 lat temu i no właśnie, przez te 5 lat... Jestem bardzo ciekawa, jak dotarłeś do takiego momentu w życiu w ogóle, kiedy pomyślałeś sobie, o kurczę, to jest droga dla mnie. To kiedy miałem 13 lat. Wow. Czyli wiem, że pewnie nie wszyscy to potwierdzą, ale jestem starszy niż wyglądam. Ale jak miałem 13 lat, właśnie miałem taką grupę młodych ludzi, młodych liderów, którzy inwestowali we mnie, zobaczyli we mnie potencjał i stwierdzili, ej, możesz robić coś więcej. Możesz robić coś więcej, więc zaczynaliśmy jeździć po Polsce, gdzieś dzielić się tym, co przeżywamy z Bogiem. Mieliśmy nawet taką, to zabrzmi dziwnie, mieliśmy piwnicę w Sopocie u mojego przyjaciela, gdzie po prostu schodziliśmy każdego poniedziałku, modliliśmy się, szukaliśmy Bożej obecności w naszym życiu i to zmieniło je na zawsze. To już było trochę później, już miałem 17 lat i otworzyliśmy służbę studencką. Działaliśmy wśród studentów, młodych dorosłych i kiedy to gdzieś się rozrastało, kiedy coraz więcej osób przychodziło, szukało Boga, znajdowało swoje miejsce w kościele, stwierdziliśmy, że idziemy dalej i otwieramy własną wspólnotę też w Gdańsku, w Kościół Echo. No i marzymy, żeby iść też dalej i żeby też w innych miastach akademickich otwierać takie wspólnoty.
No i ta historia jest też trochę nieoczywista, ponieważ w międzyczasie zajmowałeś się takimi, powiedziałabym, bardzo nowoczesnymi też rzeczami, tak? Na przykład prowadziłeś bar w Sopocie. Tak jest, właśnie. I piwnica Modlitewna w Sopocie była i bar był w Sopocie. Co prawda nieco inne lata to były, tak, to prawda. Prowadziliśmy z dwoma moimi przyjaciółmi, z którymi zresztą tą służbę studencką prowadziliśmy. Prowadziliśmy bar w Sopocie. Trochę się to kłóci, tak mam wrażenie, ale z drugiej strony wszystko jest możliwe, tak? Absolutnie wydaje się, że to się kłóci. I wiele osób było takie, coś się stało, coś zrezygnowałeś z pewnych rzeczy w swoim życiu. Jakieś może wątpliwości? Tak, tak, może zmieniłeś to całkowicie swoje życie, ale nic bardziej mylnego. Też bar w Sopocie oczywiście brzmi, ojej, Sopot, noc, to brzmi ciekawie i faktycznie ciekawie było, ale przede wszystkim była to kawiarnia festiwalowa przy festiwalu filmowym, gdzie film też jest bardzo ważną częścią mojego życia i w dzień to faktycznie było dużo tej sztuki, było dużo filmu, było dużo artystów, ale wieczorem faktycznie zamieniało się to w typowy bar w Sopocie, w którym trzeba było walczyć o przetrwanie czasami. Ale to był jeden z najciekawszych okresów w moim życiu. Czasami, kiedy otwieraliśmy nasz bar o 12 w Sopocie, tuż przy molo, puszczaliśmy na maksa muzykę uwielbienia, modliliśmy się o ten dzień i żeby była Boża ochrona, żeby było Boże błogosławieństwo nad nami. Działy się różne ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim zbudowaliśmy ciekawą kulturę w miejscu, w którym nie kojarzy się z takim czymś, że można przyjść odpocząć, przyjść poznać ludzi, którzy też powiedzą ci o Jezusie. Ale tak się udało zbudować takie miejsce i to było wyjątkowe. To było wyjątkowe, zwłaszcza współpracować z ludźmi, którzy tam byli i robić to, co robimy. Być w miejscu, w którym trzeba robić też biznes i mogliśmy jednak też budować atmosferę, która była inna, która się wyróżniała na tle innych takich miejsc. To powiedz w takim razie teraz o tym, czym teraz właśnie się zajmujesz, tej twojej pracy jako lidera i tego, jak się przygotowujesz do bycia pastorem. Tak jest. Kościół ewangeliczny jest bardzo mały w Polsce. Jest to, nie jest dużo wyznawców, ale myślę, że się rozwijamy. Jest to dynamicznie rozwijająca się kościół i robi mnie tak naprawdę wszystko. Większość rzeczy jest absolutnie wolontaryjna, chociaż wolimy używać słowa nie wolontariusz, a gospodarz. Bo wierzymy, że kościół to dom, więc bierzemy odpowiedzialność po prostu za swój dom i ja biorę też odpowiedzialność za dom, ale czasami trzeba zrobić tego więcej, więc jest to też moja praca. Więc zajmujemy się głównie z moją żoną młodymi ludźmi w kościele, także marketingiem w kościele. Także mamy projekt Akademii Echo, który specjalizuje się w tym, żeby właśnie wyposażać młodych liderów w to, żeby mogli wzrastać, żeby może ich marzenia o zakładaniu na przykład kościoła w Polsce mógł się realizować. Bo tak jak mnie kiedyś ktoś zauważył, ktoś powiedział, hej, widzę w tobie potencjał, spędzę z tobą czas, wyposażę cię w jakieś narzędzie, żebyś mógł się rozwijać. To jest też nasze marzenie, żeby właśnie młodzi ludzie w tym kraju nie czuli się samotni, że mam marzenia, żeby robić coś dla Boga. Och, jestem w tym dość samotny, tak może się wydawać. A wcale nie musi tak być, bez mnóstwo młodych ludzi, którzy chcą robić kreatywne rzeczy dla Boga, którzy chcą się rozwijać i to jest nasze marzenie. A przygotowywanie do bycia pastorem to tak naprawdę właśnie te rzeczy i bycie blisko ludzi, blisko moich pastorów, być z moją żoną w tym razem i to jest gdzieś to przygotowanie. A jak z twojej perspektywy wygląda poszukiwanie Boga w tym momencie? W czasach, kiedy właśnie dostęp do internetu pozwala na szukanie wielu różnych rzeczy, oczywiście Boga też, ale jednak łatwiej dostrzec te takie treści, które funduje nam świat. Faktycznie jesteśmy w momencie, gdzie nie jest to najbardziej atrakcyjna rzecz być wierzącą osobą. Czasami, niektórzy się wstydzą. Tak, kojarzy nam się też to z bardzo różnymi poglądami, które w dzisiejszym świecie nie są często promowane. Ale wydaje mi się, że kiedy przedstawia się relacje z Bogiem przede wszystkim jako coś, co nie jest tylko obowiązkiem i tradycją, ale może być żywą relacją, może być wolnością od samosprawiedliwości, może być drogą do tego, żeby też przeżyć w życiu coś więcej, odnaleźć też sens swojego życia. Każdy człowiek jest tym w jakiś sposób zainteresowany. Każdy człowiek nie odrzuci, myślę, większość nas, nie odrzuci takich wartości. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym tak dużo rzeczy,
tak dużo bodźców do nas dociera, tak dużo komunikatów, tak dużo różnych skrajnych opinii, poglądów, jeśli chodzi o politykę, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o nawet niespokojny czas, ale jest pewna nadzieja, jest ta nadzieja w Jezusie. I kiedy będziemy budować Kościół, kiedy będziemy my jako ludzie wierzący przykładem tego, że On daje pokój, On daje nadzieję, jest coś w tym więcej, i to jest potwierdzenie największe, jakie może być dla ludzi, którzy gdzieś poszukują. Bo każdy z nas, myślę, czegoś poszukuje. Poszukuje jakiegoś sensu, poszukuje jakiegoś celu, jakiegoś przeznaczenia. Że czy to życie ma jakiś większy sens? I myślę, że to jest to poszukiwanie. I chcemy na nie odpowiadać przede wszystkim miłością i pokazywaniem, że On jest tym, który daje pokój, który daje nadzieję w tych niespokojnych dość czasach. A masz jakiś swój ulubiony sposób na modlitwę? No rozmowa. Chociaż przyznam, że przed chwilą, przed programem, miałem ulubiony swój sposób, czyli puszczanie muzyki uwielbienia, przejście się gdzieś w naturę i po prostu zapraszanie Go do mojego życia. Takie napełnianie się, takie nasiąkanie Jego obecnością. I dzisiaj to jest cenne, bo jesteśmy tak zajęci, jesteśmy tak przebodźcowani, że znajdowanie takich chwil, okej, zatrzymuję wszystko. Duch Święty, wiem, że jesteś. No tak, ale właśnie słuchanie tego głosu Boga może się komuś wydawać wręcz nierealne. Oczywiście. Nierealne, mistyczne. Jak odróżnić głos, czy to mówi Bóg, czy to ja sobie wymyślam odpowiedzi na jakieś pytania, które mu zadaję? Z pewnością jest to wyzwanie każdej osoby, nie tylko kogoś, kto nie jest wierzący, ale każdy wierzący też gdzieś to poznaje, też się w tym rozwija, wzrasta, dojrzewa. Ale trochę jest to jak z relacją z bliską osobą. Kiedy bym nie rozmawiał z moją żoną, Wiedziałbym, że jest. Jesteśmy chętnięci, jest dobrze. Nawet mieszkamy ze sobą, ale nie rozmawiamy. To nasza relacja po prostu staje się pusta. Staje się jakimś podpisem, a nie czymś żywym. I z Bogiem jest podobnie. Potrzebujemy spędzać z Nim czas, nasłuchiwać. I wtedy rozróżniamy Jego głos. Kiedy ktoś do nas dzwoni, znajomy, i odbieramy ich, my halo? O, nawet może nie mamy zapisanego jego numeru, ale wiemy, kto to jest, bo poznajemy ten głos. I trochę z Bogiem też tak jest. On nie tylko mówi oczywiście fizycznie, głównie mówi przez swoje słowo, głównie mówi przez to, jak się czujemy, że daje nam też pokój, czy w jakiś sposób dotyka naszego życia. Nie zawsze jest to głos fizyczny, nawet powiedziałbym, rzadziej jest to głos fizyczny. Niektórzy nawet może nigdy nie mają takiego doświadczenia, ale On już tak dużo powiedział przez swoje słowo, że nic nie musiałbym mówić, a mamy już tak wiele od Niego. Ale wierzę, że możemy też mieć codzienną relację z Nim. Najważniejsze jest to, co my chcemy. Czy my znajdziemy na to czas? Czy my stworzymy na to warunki? Tak jak musimy się spotkać z naszym przyjacielem, musimy się umówić, żeby mieć jakieś spotkanie? Wierzę, że możemy też mieć takie spotkania z Bogiem. To jeszcze w takim razie chciałam zapytać o tworzenie relacji właśnie z Twoją żoną. Czy myślisz, że Bóg jakoś bardziej przez to przemawia, jeżeli jesteście razem w związku i macie tego Boga na pierwszym miejscu? Przyznam, że chyba największym głosem Boga w moim życiu jest moja żona, która sprawia, że wzrastam, mój charakter się kształtuje, wiem, co jest właściwe, bo ona też mnie zna najlepiej. Ona widzi też te rzeczy, w których mógłbym być lepszy. I to jest cudowny głos Boga w moim życiu, ale także to jest ten głos, który mówi: wierzę w Ciebie, jestem z Tobą. Pamiętaj, kim On jest. Ona jest tą osobą, która mi najczęściej przypomina, kim On jest w moim życiu. I to jest mega cenne. Ale poznaliśmy się na przykład na Openerze. Poznaliśmy się na Openerze w tłumie, długa historia. Myślę, że nie zmieścilibyśmy jej całej tutaj. Ale właśnie był tłum, a jednak się znalazła, czyli w takim razie nie ma przypadków. Absolutnie wierzę, że to było Boże spotkanie, ponadnaturalne spotkanie. Zwłaszcza, że ona mieszkała wtedy w Norwegii, a Opener był w Gdyni. Jakimś cudem znaleźliśmy się w tłumie, nie znając się wcześniej. Nie powiedziałbym, że to jest przepis na idealne małżeństwo, ale w naszym przypadku to było piękny początek naszej historii. I jakie masz w takim razie plany na najbliższy czas, jeśli możesz coś zdradzić? Pewnie, oczywiście. Planujemy się przenieść właśnie do Warszawy i gdzieś działać z naszym kościołem tutaj. Warszawa jest ogromna i wierzę, że nigdy nie za wiele takich rzeczy i też jest centralna, więc też wierzymy w ten wpływ, który stąd wychodzi, a także pójść do dobrego kina, obejrzeć dobry film i zobaczyć, co życie przyniesie i co Pan przyniesie. I tych Bożych planów i tej Bożej drogi życzę Ci. Olek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję i do zobaczenia.